Wielkimi brawami powitała publiczność zgromadzona w Filharmonii Świętokrzyskiej Wojciecha Kilara. Polski pianista i kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki filmowej, został laureatem Nagrody Pokoju Wieczna Miłość. Na uroczystości pojawił się z opatrunkiem na głowie po niefortunnym upadku. Międzynarodowa kapituła, złożona z wybitnych artystów i ludzi nauki, podjęła decyzję o wyborze kandydata jednomyślnie. Za znaczący wkład w ochronę światowego dziedzictwa kulturowego oraz rozwój wartości sprzyjających pokojowemu współistnieniu, takich jak współpraca, wzajemny szacunek, tolerancja, porozumienie i harmonia. Laureat otrzymał odlaną w brązie pozłacaną miniaturę rzeźby Wieczna Miłość autorstwa Wojciecha Siódmaka. Organizatorami wydarzenia byli prezydent Kielc oraz Fundacja Siódmak Arkana 21. Jest to rzadki przykład właściwie jakby podwójnej radości. Sam fakt otrzymania tej nagrody, to wyróżnienie i jednocześnie otrzymanie wspaniałego dzieła sztuki. Także coś mogę powiedzieć. Bóg zapłać. Wyróżnienie, które jest istotną częścią światowego projektu pokoju Wieczna Miłość, zainicjowanego przez artystę plastyka Wojciecha Siódmaka, wręczono po raz pierwszy. Nasza skromna akcja będzie zupełnie inna, bo będzie po prostu bazuje na sztuce, na tym, co rozpowszechnia się bardzo szybko. Szybciej może niż jakieś super zorganizowane gale, prawda? Jeśli jest dzieło sztuki, które potrafi przemówić do ludzi z całego świata, bo jest uniwersalnym językiem, to jest nasza siła. Wręczenie nagrody uświetniła prapremiera poematu symfonicznego Wieczna Miłość Francisa Lee, jednego z największych żyjących współcześnie kompozytorów, laureata Oscara za muzykę filmową. Publiczność wysłuchała solistek Natalii Rubisz i Agnieszki Relis oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali. Statuetka wręczona Wojciechowi Kilarowi 1 września jest miniaturą rzeźby odsłoniętej w Wieluniu, pierwszym polskim mieście zbombardowanym przez Niemców w czasie II wojny światowej. W przeddzień rocznicy wybuchu wojny odsłonięto tam pomnik Wieczna Miłość, symbolizujący tolerancję, harmonię, piękno i miłość. Tymczasem w Kielcach ma powstać integracyjna przestrzeń kultury i sztuki. Monumentalna rzeźba Wojciecha Siódmaka, która jest symbolem całego projektu, będzie ulokowana w jednym z bardziej prestiżowych miejsc, na przedłużeniu Alei Legionów. Będzie ją otaczać promenada, w nawierzchni której znajdą się m.in. elementy Układu Słonecznego czy konstelacje widoczne na północnym nieboskłonie z terenu miasta. Przedsięwzięcie będzie realizowane po pozytywnej weryfikacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego ma trafić wniosek o dofinansowanie tego projektu. Z serca Europy, z Kielc, popłynie jasny i czytelny dla każdego sygnał. Człowiek człowiekowi powinien być bratem. Nowy Jork, Barcelona, Londyn, Biesłan, to nie powinno się zdarzyć, a na pewno nie może się powtórzyć. Kielce to dobre miejsce, by właśnie w nim realizować projekt Wiecznej Miłości, który proponuje spojrzenie w przyszłość przez pryzmat najpiękniejszego uczucia, jakim jest miłość. Podczas koncertu Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej wykonała także utwory Wojciecha Kilara.